Witam Państwa. Tutaj mamy kolejny film, ale tutaj chcemy trochę na początek przerobić trochę geografii, żeby się dowiedzieć właśnie, o czym będziemy tutaj mówić, o czym będziemy tłumaczyć i które to są miejsca. Tu mamy Półwysep Krymski, tutaj mamy Morze Azowskie, tutaj mamy tą słynną Cieśninę Kerczeńską, gdzie jest zbudowany 19-kilometrowy most. I tutaj w Google, jak my powiększymy to wszystko, tak? Ja to pomniejszam, teraz powiększymy. To nagle nam się tutaj pojawiły takie różne miejscowości, które tutaj mówiłem wcześniej. Na przykład tu mamy tak. Tu mamy tą miejscowość Livadii, gdzie mówiliśmy o pałacu Potockich, dawnym Pałacu Potockich, to jest Livadia, ponieważ tam była ta konferencja. I my to sobie tutaj też chcemy pokazać właśnie ten pałac. O, to jest właśnie ten pałac. On był później odrestaurowany przez carów, później przejęty przez rewolucję bolszewicką. W tej chwili jest to muzeum. Ale musimy też przejść do jeszcze jednej kwestii, to jest też mapka, którą właśnie ona, praktycznie ta mapka jest do tego filmu, który będziemy tutaj tłumaczyć. I co ona przedstawia? Tutaj jest Jerozolima na Bosforze. Tutaj mamy ten przylądek Fiolen, to jest po rosyjsku. Tutaj mamy miasto Feodosia, też będziemy o tym mówić. Tu mamy tutaj kierunek ucieczki do Egiptu, gdzie no, zresztą Fomienko tutaj nam zaraz wszystko wytłumaczy. A tędy biegnie droga mędrców, czyli trasa morska okrętu magów ze wschodu, którzy mieli się pokłonić przed Chrystusem, przed nowonarodzonym Chrystusem. A więc teraz musimy tutaj to zamknąć, ja to zamykam i teraz przejdziemy tutaj do filmu. O, to też zamkniemy. I teraz wejdziemy tutaj, proszę bardzo. To jest ten film. My go włączymy tutaj na duży ekran. No i puścimy. Teraz my dokładnie wiemy, gdzie tak naprawdę była biblijna Jerozolima. Точно известно, gdzie był na samym деле biblijski Jerozolim. Miejsce ziemnej żyzni i śmierci Jezusa Chrysta. Miejsce ziemskiego życia, jak i śmierci Jezusa Chrystusa. Może być takim że obrazem można найти i... Czy w ten sposób możemy również znaleźć miejsce Jego narodzin? I miejsce Jego rodzenia. Zgodnie z ostatnim badaniem Fomienko i Nosowskiego. Zgodnie z ostatnimi badaniami profesora Fomienko i Nosowskiego. Miejsce to znajduje się w Krymu, na Krymie, na przylądku Fiolent. W starożytnym kościele jaskiniowym. Świątyni jaskiniowej, która nosi nazwę Narodzin Chrystusa. Znajduje się niedaleko od słynnego monasteru, to w prawosławiu, świętego Grzegorza. Teraz zajmiemy się bardzo ważnym pytaniem. Gdzie же родился Христос? Gdzie narodził się Chrystus. Nas uwierają, że to произошло w Wiflejemie, dla którego сегодня pokazują niektóre miejsca na wschodzie. Nas przekonują, że nastąpiło to w Betlejem i pokazuje się różne miejsca, niektóre miejsca na wschodzie. W związku z tym. Waszej konstrukcji miast... Według naszej rekonstrukcji miejscem narodzin Chrystusa, on jest władcą, synem człowieczym. W XII wieku był
bardzo znany przylądek Fiolent na Krymie. Fiolent w Krymu. Dlaczego zrobiliśmy taki... Dlaczego w ogóle zrobiliśmy taki wniosek i doszliśmy do takich właśnie wniosków? Skąd wzięliśmy argumenty? W пользу этого умозаключения. По нашей реконструкции. Według naszej rekonstrukcji. Cel Irod. Król Herod, który żył w tym okresie, był w mieście królów w Jerozolimie nad Bosforem, był królem swojego królestwa. Według Ewangelii, jak my wiemy, do Heroda przyszli magowie, mędrcy ze wschodu. Oni go zapytali, gdzie znajduje się świeżo narodzony król. Niedawno car judejski, Irod zawalnował się. Tak zwany król judejski, ale Herod zdenerwował się. I oddał przykaz найти i убить. I wydał rozkaz znalezienia i zabicia Chrystusa. Konkurenta na tron. Inaczej mówiąc, konkurenta na tron. A mędrcy, poszukując tego miejsca, zrobili pewną podróż. Miejsce, gdzie oni mogli poklonić się Chrystu. I szukali szczególnie tego miejsca, ponieważ chcieli się tam jemu pokłonić, oddać mu pokłon i cześć. Wskórę naszli jego. Jego oczywiście bardzo szybko znaleźli. I oczywiście zrobili tą podróż, o której za chwilę będziemy mówić. I oni się pokłonili jemu. Natomiast ten fakt został przedstawiony na wielu... Właśnie ten mędrcy ze wschodu, magowie, oddają cześć, czyli pokłon Chrystusowi, i to zostało uwiecznione na wielu obrazach, w setkach obrazów, ikon i różnych utworów lirycznych, pisarskich i tak dalej. Jeśli события начались в Стамбуле, jeżeli wydarzenia rozpoczęły swój bieg w Istambule, zresztą przypomnę tutaj, co to jest Istambuł, co znaczy ta sama nazwa. Jezus tam był. To według rekonstrukcji Fomienko i Nosowskiego okręt mędrców powinien wyjść z Istambułu i skierować się na północ przez Morze Czarne. I dokąd dopłynie taki okręt? Żeby to o tym wiedzieć, jak ta podróż wyglądała, wystarczy się zwrócić do bardzo znanych starożytnych kapitanów, którzy opowiadają. Mówi na ten temat jedna z locji. Co to jest locja? Locja to jest opis brzegów i warunków klimatyczno-morskich, warunków żeglugowych na danym akwenie. No i właśnie zaraz, za chwilę się coś dowiemy. Bywały kapitany utwierdzają, że jeśli wyjdzie z Stambuła... O, i ci znani kapitanowie mówią, że tych starożytni ci kapitanowie, bo dzisiaj to są silniki mechaniczne, turbiny i tak dalej, natomiast wtedy tego nie było.
А він... Константинополя. І плить строго на полярну звізду. І якщо виплинуть з Чищини Босфор, з Константинополя, і плинуть просто на północ, керуючи się dokładnie, mając przed dziobem gwiazdę polarną, корабль прийдет строго на... то окрент przepłynie prosto na przylądek Фіолент. Dlaczego? Полярна звезда. Czym jest gwiazda polarna? Jest to punkt orientacyjny do astronawigacji. Навігації морської. По-видимому, в Євангеліях знаменита Віфлеємська звезда. Найвиражніше, według Евангелії, слинна гвязда Бетлеємська, то ніц іннего, як гвязда полярна. Отразилась в двух іпостасях. І то, якби ще тутай відбило в двох іпостасях. Во-первых, это отражение вспышки сверхновой звезды. Według pana Fomienko był to wybuch суперновой, который liczy się в 12 веку. Звезды по нашей реконструкции в 12 веке. А во-вторых, а по-друге, звезда, так... полярная звезда вела волхвов в их путешествие. То właśnie гвязда полярна prowadziła magów do niemowlęcia Chrystusa. Jezusu. Jeśli to tak, to po naszej rekonstrukcji korabl wolchów wyjdzie z Czargrada, drżał płyć. Jeżeli to jest tak, to okręt, który wypłynął z Istambułu i dokładnie kierując się na północ, na polarną gwiazdę, na gwiazdę polarną, która była też nazwana gwiazdą betlejemską, i przypłyli na przylądek Fiolent. Tutaj są bardzo ciekawe warunki morskie, zgodnie z tą locją, że okazuje się, że mapa prądów morskich powoduje, one zostały tak skonstruowane, te prądy morskie, one tak tam występują, na morzu ustrojone tak, że wyjdzie z Czargrada i drża путь na polarną gwiazdę, течение was zniesut. Prąd morski zniesie okręt, który będzie się kierował na gwiazdę polarną, zniesie okręt w ten sposób, że prądy morskie tak lekko na wschód zniosą okręt, że wyląduje na wprost przylądka Fiolent. Powstaje hipoteza, że właśnie w tym miejscu urodził się Chrystus. I произошло событие, которое мы знаем как Рождество Христово. На этом мысу есть знаменитый храм. Właśnie na tym przylądku znajduje się bardzo znane świątynia. Świątynia, kościół. I on się właśnie tak nazywa jak na tej tablicy. Że to jest kościół jaskiniowy narodzin Chrystusa. Dokładnie ma taką nazwę, tutaj po rosyjsku. Pieśniowy, który tak i nazywa się, chram Rождества Chrystowa. Jak my znamy po Ewangelii, Jezus był wynożdżony bieżać. Jak znamy według Ewangelii, Chrystus wraz z Józefem i Marią byli zmuszeni uciec do Egiptu. I według... z Marii i Józefem w Egipt. Egipt naszej rekonstrukcji to Rus... Egipt według rekonstrukcji Fomienko i Nasowskiego to jest
Русь – Орда. Орда. 12 века. В 12 веку. Наша гипотеза о том, что... Наша гипотеза ма подтверждение... Христос родился именно в... Że on się właśnie urodził na przylądku Fiolent, na Krymie. Na mysie Fiolent, w пещере. W jaskini. Potwierdza także tym. Podpiera się, powiedzmy, potwierdza się wieloma wydarzeniami. Что именно с этими местами устойчиво... Bo z tymi miejscami są związane bardzo ważne wydarzenia, o których będziemy mówić. Związane znamienite legendy. Są bardzo znane legendy. O złotej kołybieli. Legendy o złotej kołysce Chrystusa. Spasitele Mira. Ta legenda bytuje w Ukrainie. Ta legenda żyje wśród Karaimów. W Krymie. Na Krymie. A także w legendach o złotej kołybieli Zeusa. Oraz w legendzie o złotej kołysce Zeusa. W naszej rekonstrukcji Zeusa to jedno. Według rekonstrukcji Zeus to jest jedno i to samo. Jedno z wyobrażeń Chrystusa. Obie te legendy są bardzo znane i są związane z Krymem. Karaimy byli przekonani, że w Krymie znajdowała się złota kołysanka. Oni byli przekonani, Karaimowie, że właśnie na Krymie znajduje się złota kołyska Chrystusa. To jest miejsce urodzenia, следовательно, spasiciela świata. Inaczej mówiąc, tam jest miejsce zbawiciela świata. Po legendach Karaimów, według legend Karaimów, innych legend, wszyscy władcy Krymu, oraz królowie, wszyscy się chrzcili, czyli Krymu, chrzcili się, ili w tej kolebeli, ili rядом z niej. Przyjmowali chrzest w tej kołysce, czy też obok niej. Po legendach Karaimów, именно эта золотая колыбель była спрятана в пещере. I według ich legend ta kołyska była schowana w jaskiniach na Krymie. Ją bardzo długo szukano, broniono od wrogów, ją ratowali i według legend nigdy nie została znaleziona. I ona gdzieś znajduje się i tym samym oświeca sobą. I oświeca sobą, jakby swoim, powiedzmy, miejscem właśnie Krym i mys Fiolent. Krym i tak, przylądek Fiolent. Z Krymem ustojeczyła związana jeszcze jedna legenda, która... Jeszcze jest związana z Krymem jeszcze jedna legenda. Jak my teraz rozumiem, jest odrażeniem się tej, że Złotej Kolebeli, to jest związana z miejscem narodzenia Andronika Chrystusa w Krymu. Wielki cykl legend o czaszy Graala. Jest ona związana tutaj z ta właśnie ta legenda o tej złotej kołysce, jest związana właśnie z tym miejscem. Związana też ta złota kołyska, legenda jest związana z legendą o kielichu świętego Graala. Чаша Грааля тоже легендарный сосуд, легендарный предмет, огромный цикл легенд связан с этим. Bardzo dużo jest legend związanych właśnie z tym kielichem. Предметом. По нашей реконструкции, по нашим исследованиям, легенда Чаши Грааля это еще одно отражение легенды о золотой... Легенда о кельиху Świętego Graala to jest jakby odbicie legendy o złotej kołysce Chrystusa. Kołybieli Chrystusa. Czaszu Graala też mnogo lat szukali. Właśnie kielich Świętego Graala wiele lat szukano, zaczynając w różnych miejscach. Szukano w różnych miejscach
Более активным местом поисков был и остается именно Крым. Gdzie najbardziej aktywne miejsce poszukiwań to był właśnie Krym. I jest nadal Krym. Именно окрестности мыса Фелия. W okolicach przylądka Фиолент. Пещерные города, которые расположены в этом месте. И здесь чашу... Szczególnie właśnie w tych miejscach, tych miast jaskiniowych, złożonych z pieczar, w okolicy tego miejsca. Świętego Graala, kielich Świętego Graala szukali od XVIII wieku, XIX, a nawet aktywnie szukano XX. Które четко указывают на местонахождение этой святыни именно в Крыму. I wszystkie te legendy zwracają uwagę, że ta świątynia znajduje się na Krymie. W okolicy przylądka Фиолент. I становится понятно, почему русский император. No, oczywiście to jest bardzo zrozumiałe, że rosyjscy carowie, imperatorzy odwiedzali często to miejsce. I to nie raz. I właśnie tą świątynię narodzin Chrystusa. Podobne события о том, что здесь родился Христос, были забыты. Najwidoczniej było to wszystko z czasem, jak zmieniła się władza, było to wszystko zapomniane. Tutaj mamy ostatniego z carów i jego tablicę pamiątkową, kiedy on tutaj był. Ja tutaj przeczytałem, że to gdzieś było w 1915 roku, w maju. Tutaj był właśnie ostatni z carów i to była jego chyba ostatnia podróż. Сохранилась некая смутная традиция, которая утверждала, что это место святое, надо ему поклоняться. Że tutaj była taka tradycja, że nad tym miejscem trzeba się pochylić. O, w ten sposób. Bo tutaj jest właśnie jest napisane na tej tablicy pamiątkowej tego ostatniego z carów, że on tutaj był razem z rodziną. Nasze imperatory niejednokrotnie posiadali именно мыс. No i właśnie nie ma się co dziwić, że tutaj ci wszyscy carowie nie raz, nie dwa i nie trzy ciągle odwiedzali to miejsce właśnie na przylądku Фиолент. Tutaj mamy ostatniego cara, księżna Anastazja, a to jest żona cara, niemiecka księżna Hesi, Alicja, po konwersji na prawosławie przyjęła nazwę Aleksandra Fiedorowna. Jeszcze tam była oczywiście cała rodzina carska, to było zdjęcie, ale tutaj jest jeszcze bardzo ważne wydarzenie, które jest związane z tym miejscem i które po prostu powinniśmy wiedzieć. I to jest też ważna informacja dla chrześcijaństwa. To miejsce uspienia. Jest to miejsce również zapadnięcia w sen śmierci Matki Chrystusa. Pyszatuje Bogorodicy. Nasze rekonstrukcje именно w Krymu. Bogorodica prowadziła ostatnie swoje dni. Zdzieś ona umarła. I tutaj właśnie według rekonstrukcji ona właśnie w tym miejscu spędziła ostatnie dni życia. I tutaj umarła. I произошло это в окрестностях пещерного города Чуф. I nastąpiło to w okolicach też pieczarowo-jaskiniowego miasta Чуфут. Чуфут.
Именно здесь находится знаменитый Успенский монастырь. Tutaj znajduje się Uspiński monaster, bardzo znany w prawosławiu. Jedna z głównych świątyń chrześcijaństwa. Jedna z głównych świątyń chrześcijaństwa. I stanowi się понятно, почему Богородица. I staje się to normalne, że Bogurodzica, czyli Matka Chrystusa, przed śmiercią wróciła. Приехала именно сюда, в Крым. Wróciła na Krym i akurat przyjechała do tego miejsca na przylądek Fiolent, ponieważ wiedziała, że tutaj urodziła Syna Człowieczego. Mladzieniec Chrystus. Niemowlę Chrystus. Ona wróciła w te same miejsca, w których kiedyś bywała. Najważniejsze dni jej życia to właśnie były w tych miejscach. I tutaj znajdują się wszystkie święte miejsca związane właśnie z Matką Chrystusa. Города Чуфутка, Успенский монастырь, все это связано напрямую с двумя замечательными. И то wszystko разом взятое есть związane с двумя географическими точками. Двумя такими пунктами географичными. Местом рождения. Местом народин Христуса. Христа. Jako Syna Człowieczego. Местом успения. И местом смерти Его Матки. То есть Богородица. A to jest reżyser tego filmu, który mówi o locjach. Znów mówi o opisie brzegów, akwenów, warunków żeglugowych. Przylądek Fiolent jest oznaczony jako Fiolent. Co to znaczy? Także jak сегодня. Tak samo jak dzisiaj się to właśnie tłumaczy. To jest tak samo jak miasto Feodosia. To nie jest przypadek, że Fio po grecku oznacza Boga. A lent po gocku ziemia. Inaczej mówiąc, ziemia Boga. Albo ziemia, gdzie narodził się Bóg. I teraz mamy następne tutaj parę minut. Zobaczymy to, jak to dzisiaj wygląda. To nie jest coś takiego, czegoś powiedzmy by tutaj nie było. Czyli to jest do dzisiaj jest. O, zaraz, co to mi tam? O, co? O, tutaj ja już tutaj znajdę ten film, żeby Państwu to pokazać. My to trochę cofniemy, bo to co się włączyło, coś nie to, ale damy radę. O, damy sobie radę tutaj, proszę bardzo. Teraz sobie damy radę. O, proszę bardzo, to tak wygląda dzisiaj. O, tak jakbyśmy tam byli. No akurat. To jest świeże tutaj, to wygląda obecnie tak. Czyli to widzimy, że to są właśnie szereg tutaj kaplic, to jest cała świątynia.
No i tam oczywiście jest to dostępne dla turystów. Tutaj mamy, też mi się trochę tutaj mógłbym cofnąć. Proszę bardzo, tutaj wszystkie są te tablice pamiątkowe. Zaraz cofniemy się. O, jest, widzicie? Tutaj żeśmy ją tu szukali. Proszę bardzo, ona jest. Tablica pamiątkowa ostatniego z carów. A więc widzimy, że to miejsce było właśnie odwiedzane przez carów, jak widzieliśmy tam różnych oficjeli. Ale jak się władza zmieniła, no to wiecie, jak to wyszło. To już poszło to miejsce w zapomnienie. Bo się władza zmieniła na władzę komunistyczną i ona już o tych rzeczach nie chciała pamiętać. Ponieważ no, ona z zasady była ateistyczna, to ona takich rzeczy by tutaj nie wyciągała, chociaż oficjalnie przecież no, jesteśmy jakby tutaj, no, osoby w moim wieku, no to były wychowane przecież na tym, że Jerozolima jest w Izraelu, Betlejem i tak dalej, a to niestety nie tędy droga. I właśnie z tych filmów żeśmy się dowiedzieli, że święte miejsce, jeżeli można tak to nazwać, znajduje się na Krymie. Krym to jest Ziemia Święta. Nie tam w Izraelu. Także tutaj jest, proszę bardzo, to widzimy właśnie to, co powinniśmy nazywać Ziemią Świętą. O, w ten sposób. Widzimy, tak to wygląda, to jest tam parę minut. Ja Państwu tutaj wszystko zalinkuję, być nawet zobaczycie w oryginale ten film, zresztą ja już to linkowałem w poprzednim filmie, ale i jeszcze nic nie szkodzi, jeszcze wszystko zalinkuję, także ja zapraszam do opisu filmu. Widzimy, jakie to piękne miejsce, jakie piękne morze. A więc do opisu filmu zapraszam Państwa, żeby Państwo tam po prostu się zanurzyli. Ja wiem, że mnie zasypujecie różnymi pytaniami i chcielibyście jakichś tutaj filmów. Ja tutaj staram się odpowiadać na pytania. Ale po prostu też od Państwa tak jakby oczekuję tutaj trochę zanurzenia się w te linki dowodowe. Tam chodziło o zapomnianą Jerozolimę, czyli Jorosz nad Bosforem i inne rzeczy. Ja tutaj jeszcze powtórzę, bo to powtarzałem w kilku filmach, że właśnie na tym jednym linku na moim blogu, tam w parę osób, żeśmy się parę lat temu dość mocno zajmowali samą treścią Starego Testamentu. Po to, żeby wykluczyć Izrael w Palestynie. O, w ten sposób. No i tak to się stało, także to jest ogromny materiał dowodowy. Tam jest ze 200 komentarzy dowodowych, także jest szereg wersetów, nawet żeśmy się oparli o Septuagintę. I to wszystko właśnie żeśmy przeanalizowali w parę osób. I to zostało i Państwu tutaj daję jako linki, żeby Państwo po prostu no, zanurzyli się samemu sobie wyrobili zdanie na ten temat. Także tutaj z tych warunków widzimy, jak to, no już to kamera tutaj nam pokazuje, jak to wszystko wygląda. Widzimy, jak to wygląda dzisiaj. Możemy tutaj jakby być. Słynny przylądek Fiolent. Ziemia Boga, albo inaczej mówiąc, ziemia, na której narodził się Bóg. Z tego, co mi jest wiadomo, to z tą jakby miejscem narodzin Chrystusa tam w Izraelu to są problemy. Ale tutaj widzimy, że wszystko jest jak najbardziej pokazane, gdzie, dlaczego i po co, na co. No i to jest najważniejsze. Co, dlaczego i po co, na co. A więc żeśmy zapoznali się tu całym materiałem, który właśnie dotyczy tego miejsca. Czyli mają Państwo, powiedzmy, badanie tych profesorów, jak i, no proszę bardzo, tutaj znów się nam pojawia ta tablica pamiątkowa od ostatniego z carów. Także to już jest wszystko. Także dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.